Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jest sobota, ja właśnie się trochę ogarnęłam, jeszcze muszę iść wysuszyć sobie włosy, bo będę, słuchajcie, niedługo wychodziła z koleżanką w bardzo fajne miejsce. Widziałam po zdjęciach, że tam jest naprawdę pięknie, więc postaram się Wam coś tam nagrać telefonem, może jakieś zdjęcia zrobię, rzucę na Instagrama, także serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama. Wczoraj też byłam w C&A i kupiłam znowu sobie kolczyki, słuchajcie, były takie piękne, przecenione, także zaraz Wam pokażę i kupiłam też lakier do paznokci. Jeśli chodzi o ciuchy, to nic nie kupowałam, bo muszę Wam powiedzieć, że od kiedy pracuję w domu, to jakoś tych ciuchów nie potrzebuję za bardzo, a jak gdzieś już wychodzę, no to mam w czym wyjść, więc z ciuchów nic nie kupowałam, ale właśnie, pokażę wam te kolczyki i ten lakier. I zacznę może od lakieru. Słuchajcie, kupiłam lakier z Deli, tutaj Was nie zaskoczę, bo kupiłam taki sam jak miałam, tylko ten starszy właśnie, którym miałam już w domu, mam około roku. I on jeszcze nie jest jakoś super gęsty, nawet dobrze się nim maluje, ale już się tak nie trzyma na paznokciach, dlatego stwierdziłam, że wezmę sobie nowy. I to jest numer 906 Fantasy. Kolor jest przepiękny, to jest, słuchajcie, najpiękniejszy czerwony odcień, jaki udało mi się znaleźć w ogóle w sklepie. Jakość tego lakieru jest też bardzo fajna, ale pamiętajcie, u każdego lakiery się trzymają inaczej. U jednego będę się trzymał 2 dni, a u mnie się trzyma 4-5 dni, także to jest, uważam, bardzo długo jak na lakier za 8 zł. Te lakiery znajdziecie w większych Rossmanach, często są na promocji za piątaka w ogóle. Ja z tej serii, jak wiecie, jeszcze kupuję taki kolor, jaśniutki, bardzo ładny, taki półtransparentny, w numerze 902. Także co do innych kolorów, nie jestem w stanie powiedzieć, czy są fajne, czy nie, dlatego że czasami tak jest, że jeden kolor jest ekstra, a drugi już nie jest ekstra, więc nie wiem, ale te dwa to są jakby moje polecajki dla Was. Także będę malowała chyba później i myślę, że jutro Wam pokażę, dlatego że chcę się też dzisiaj nasmarować samoopalaczem, tym z Bondi Sands, ponieważ jak ja nagrywałam ten ostatni filmik, to było dosłownie 3 dni temu, także jeszcze nie zdążyłam jakby się nim nasmarować. Dzisiaj robiłam peeling, więc wieczorem po prysznicu nasmaruję się i rano zobaczymy, jaki będzie efekt na skórze. Ja i tak nie jestem jakaś super blada, także nie wiem, to jest chyba jeszcze trochę tej opalenizny wakacyjnej, tak mi się wydaje, bo byłam dość mocno opalona, także... No, a teraz kolczyki. Słuchajcie, ja już sobie założyłam, żeby było szybciej. Nie wiem, czy Wy zobaczycie takie świecące, bo to są w ogóle kolczyki srebrne. I tam było dużo różnych, właśnie przecenionych tych srebrnych. I te na przykład trzy pary oryginalnie kosztowały 7 dych, a ja kupiłam za 20 zł. Dla mnie nie ma problemu, że ja mieszam srebro ze złotem, absolutnie. I znaczy tutaj to nawet po prostu się tak świeci, to mi się podoba, a ja też dawno nie nosiłam wszystkich trzech kolczyków i założyłam sobie, bo to były najmniejsze, potem były średnie i zostały mi tutaj te największe, których ja dzisiaj nie za... Jezu, co ja tu mam? Chyba tuż do rzęs. No wiecie co? Wczoraj się maluje. W każdym razie zostały mi te największe, to są takie jakby, widzicie, takie... kryształki. Także tych kryształków ostatnich nie będę zakładała. Tu sobie chyba założę normalnego kolczyka, ale chciałam Wam pokazać, bo naprawdę to ładnie wygląda. Jakościowo te kolczyki są bardzo dobre, ale jeśli chodzi o sklep C&A, to on jest taki bardzo specyficzny. I ja właśnie nie wiem, niby to tam jest... Jest w trendach gdzieś tam to wszystko, co tam jest, bo taki kącik był na przykład z takimi rzeczami niebiesko-atramentowymi, takimi, no różne odcienie niebieskiego. Wszystko, od kurtek, swetrów, po jakieś tam spodnie, potem były jakieś tam kurtki puchowe, też jakby takie, no jak w H&M-ie czy gdzieś, ale jakoś tak nie wiem, dla mnie ten sklep jest taki dość specyficzny i ja tam raczej ciuchów nie kupuję. Jakiś czas temu kupiłam dwa granatowe topy, to Wam pokazywałam, jakościowo są super, ale to jakby na tyle. Inne rzeczy mi się średnio podobają, skarpetki mi się świąteczne podobały i nawet chciałam kupić, ale stwierdziłam, że muszę najpierw powywalać te stare, które mam i zobaczyć, co ja potrzebuję, bo człowiek tak kupuje, a potem szuflady nie mogę domknąć, także... A ja uwielbiam skarpety, także zrobię porządek, wtedy sobie kupię. Dobra, ja uciekam teraz, idę suszyć włosy i jak będę wychodziła, to jeszcze na chwilę Wam się pokażę w lustrze. No dobrze, i słuchajcie, muszę już wychodzić, więc na szybko tylko Wam pokażę, w czym idę. Założyłam t-shirt taki z krótkim rękawem z H&M-u, biały. Na to zarzuciłam kurtkę z Cropa z zeszłego roku. To jest kurtka jeansowa, która ma tutaj misia, a rękawy nie są z misia, tylko tutaj na końcach jest też taki sam misiu, jak i tu. Nie wiem, czy to jest dobry outfit na tę pogodę, dlatego że, słuchajcie, jest 17 stopni i tak trochę nie chce mi się wierzyć, że jest jakoś ekstremalnie gorąco, a z drugiej strony to też nie jest jakiś gruby... Ta kurtka też nie jest jakaś taka mega gruba, więc no nie wiem, chyba zaryzykuję i tak pójdę, bo już nawet nie mam czasu się przebrać. Do tego mam czarne zwykłe rurki z H&M-u i Reeboki, dlatego że będę szła około 2 km w jedną stronę, może nawet trochę więcej, a Reeboki to są chyba najwygodniejsze buty, jakie mam, także taki outfit. Uciekam, słuchajcie. I chyba widzimy się już jutro, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się będę z Wami łączyła, zobaczymy. Jak nie, to do zobaczycha jutro.
I mamy niedzielę, słuchajcie, moje brwi są trochę ciemne, dlatego że robiłam wczoraj wieczorem sobie laminację, dawno już nie robiłam. I na to nakładałam farbkę, ja nakładam czarną, tylko z taką domieszką, dosłownie brązu, więc te brwi są troszeczkę ciemne. Mogłam też może mocniej podkreślić oko, ale nie zrobiłam tego, więc dlatego one tak się rzucają w oczy, ale to nie jest tak, że mi się takie nie podobają. Natomiast ja dzisiaj to wszystko umyję, bo to trzeba poczekać 24 godziny, więc jak będę zmywała makijaż, to też zmyję te brwi i one od razu się zrobią delikatniejsze. No, a jeśli chodzi w ogóle o wczoraj, to słuchajcie, poszłyśmy w sumie w ramach trochę takiego spaceru, żeby miło spędzić czas, wiecie, była ładna pogoda i tak dalej, tam były fryty belgijskie, piwko, żeby było sobie kupić, więc takie fajne takie popołudnie, natomiast samo to miejsce, bo to było takie miejsce, gdzie było pełno dyń i ludzie tam sobie robią zdjęcia i to tak fajnie wygląda, no bo te dynie takie pomarańczowe, wiecie, tak wszędzie poukładane, to naprawdę tak trochę halloweenowo, jesienno, tak wiecie, no taki, wprowadzają taki fajny klimat, tyle, że można było kupić sobie ciasto dyniowe, piwo z sokiem dyniowym, jakiś tam, nie wiem, coś tam z dyni, a w ogóle pełno takich różnych przetworów było z dyni i ogólnie jakby spoko, natomiast słuchajcie, nawet jednego zdjęcia sobie nie zrobiłam przy dyni, bo było tyle dzieciaków, rodzin ogólnie z dziećmi, że jakaś masakra, ale to dlatego, że była ładna pogoda, dzisiaj zresztą też jest, ale wczoraj to było, słuchajcie, przegięcie i tak sobie chodziłyśmy, posiedziałyśmy tam w sumie, nie wiem, razem z dojściem i z przyjściem zajęło nam to 3 godziny, także całkiem okej. I właśnie wracając, słuchajcie, zaszłyśmy do Rossmana i do Pepco, zaraz wam pokażę, co kupiłam, tylko najpierw pokażę wam ten czerwony lakier, pewnie już go widziałyście nieraz na moich paznokciach, ale tak jeszcze jak ktoś może nowy jest tutaj, to pokażę wam, jak on wygląda na paznokciach. To jest ten, co wczoraj pokazywałam. Bardzo ładny kolor. No, a jeśli chodzi jeszcze dwa słowa odnośnie tej pianki z Bondi Sands, ponieważ wczoraj ją użyłam tutaj na szyję, dekolt i na ręce. I ogólnie, no widać, że jestem ciemniejsza. W ogóle, słuchajcie, zobaczcie, jaką ja mam jasną twarz. Poczekajcie, ja wam pokażę, jaki mam podkład dzisiaj na twarzy. I słuchajcie, to jest ten podkład z Catrice True Skin w kolorze... poczekajcie, w kolorze, o tu, 020 Warm Beige. Słuchajcie, ja czytałam opinię, że ten kolor robi się pomarańczowy, że w ogóle od razu po nałożeniu jest jakiś dziwny, taki pomarańczowo, nie wiadomo jaki. No zobaczcie, czy to jest pomarańczowy kolor? A ja na twarz nie nakładałam samoopalacza. Także moim zdaniem on jest naprawdę jasny. Tutaj w opakowaniu nie wygląda, ale na twarzy, no zobaczcie, on nie ciemnieje, z nim się nic nie dzieje. Tyle, że ja już go miałam kilka razy. Jeśli chodzi o trwałość, to muszę wam powiedzieć, że trwałość jest całkiem spoko. Ja w ogóle nie mam jakby problemu z trwałością. Czasami tutaj mi się troszeczkę zmarzę podkład z brody czy z nosa, ale generalnie jakichś większych problemów z trwałością nie mam. Natomiast, bo tu w ogóle jest napisane, że to jest hialuronik, coś tam i long wear. No ja bym się tutaj zgodziła, natomiast gdzieś też wyczytałam, że on ma być właśnie przez ten kwas hialuronowy nawilżający. No tu nie, słuchajcie, on jest raczej z tych suchych podkładów, można budować sobie nim krycie, ale trzeba, jeżeli macie taką skórę jak ja, czyli normalną z tendencją do przesuszania się, to musicie dobrze nawilżyć skórę po prostu przed nałożeniem, bo nie będzie dobrze wyglądał ten podkład, także ogólnie jestem z niego zadowolona, także z korektora też jak najbardziej, korektor mam w kolorze 005 Warm. To jest taki ciepły, też raczej ciemniejszy kolor, ale on idealnie, zobaczcie, pasuje pod oczy, także... Całkiem fajne produkty. Ja je kupiłam akurat w Naturze, ale one są też oczywiście dostępne w Hebe. No, także to jeśli chodzi o podkład. No, a jeśli chodzi, słuchajcie, o ten samoopalacz, wracając do tematu. Jeszcze nie wiem, no jakby okej. Okay. On też ma zielony pigment, także jak smarujecie, to wybija się ten zielony kolor. Przez to też widzicie, gdzie smarujecie. I zobaczymy. No, mam wrażenie, że ta opalenizna jest praktycznie taka sama jak po tym samoopalaczu z St. Moritz. Natomiast zobaczymy, jak długo się utrzyma. Także plam żadnych tutaj większych nie mam, także póki co okej. Okay. Ale to trzeba użyć więcej razy, żeby przede wszystkim przetestować trwałość. Więc w następnym vlogu wam powiem, ile się trzymał. Czy mi zszedł w międzyczasie w tygodniu, czy musiałam sobie dosmarować się gdzieś tutaj, czy wystarczy raz w tygodniu. To wszystko wam powiem w następnym vlogu. I teraz tak, słuchajcie, Rossmann. Kupiłam sobie balsam, jak wiecie, uwielbiam te balsamy i kupiłam teraz sobie ten Lovely Coco. To jest niby z pielęgnacyjnym olejem kokosowym. Słuchajcie, dzisiaj się nim nasmarowałam, właśnie rano się wykąpałam, zmyłam ten samoopalacz, nasmarowałam się tym balsamem. Jeny, jak on pachnie, to jest taki ciepły, otulający, jesienny zapach. Uwielbiam na teraz takie zapachy. Tak przyjemnie się od razu robi, jak po prostu czujecie taki słodycz z tej skóry, ale to nie jest taka słodycz...
taka przytłaczająca, także fajny taki delikatny zapach. Na początku go czuć oczywiście mocno, potem troszeczkę lżej już z czasem. Jest mega leciutki, słuchajcie, momentalnie się wchłania, także bardzo fajny. Jest teraz na promocji w Rossmanie za 7,99, także no one są mega tanie, ja je uwielbiam, mam jeszcze ten arganowy. I słuchajcie, kupiłam coś takiego. To jest maska nawilżająca do stóp i rąk, kiwi i ogórek z High Skin. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa firma, słuchajcie, nie mam pojęcia, natomiast to jest takie pudełeczko plastikowe i to jest jakby tak ładnie pachnąca taka wazelinka. Ja, jak widzicie, wczoraj użyłam, nasmarowałam tym sobie stopy. Tu jest napisane, żeby zawinąć folię na 15 minut, ja to zrobiłam, i nadmiar usunąć. Także zastosowałam się do tego i na razie no pierwsze użycie to też wam za dużo nie powiem, ale podobno to jest fajne, także na ręce sobie też na pewno zrobię. No taka zwykła wazelina, ja się na składach nie znam, ale no podobno działa, także jest też z tej serii peeling i te produkty kosztują około 11 zł, także kupiłam w normalnej cenie. Słuchajcie, ja zazwyczaj kupuję koce w Ikei, te takie szare, które kiedyś były za 8 zł, teraz są za 12, bo ja tutaj zawsze muszę mieć koc na łóżku, no bo tu Franusia wskakuje, czasami coś tu je, czasami sobie pociągnie czy zębami, wiecie o co chodzi. Ja nie chcę, żeby ona mi po prostu zniszczyła to łóżko tak już do końca, chociaż i tak zniszczyła, bo cały materiał spod tego, spod łóżka, wiecie, wygryza, ale trudno. No w każdym razie tutaj mam ten kocyk zawsze i ja tych kocy mam już chyba ze, nie wiem, 2, 3, może 4, nie wiem, nie, 4 nie, ale ze 3 mam, tylko że dwa są już zniszczone, one się bardzo szybko mechacą i jak już jest zniszczony, to wkładam jej do klatki, ona go tam dobija, bo ona ma jakąś, słuchajcie, fazę na gryzienie wszystkiego, co jest w jej klatce. O Jezus, po prostu, znaczy ona, w ogóle króliki lubią miękkie rzeczy, także szarpie, 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 jak już porobi w nim dziury, to go wywalam i wtedy właśnie ten z łóżka biorę znowu do klatki. No i nie mam już nowego. I słuchajcie, kupiłam taki w Pepco, zwykły taki 1,70 m na 1,30 m i on ma fajny kolor, bo on jest taki biało-beżowo-szary, będzie tu idealnie pasował, słuchajcie. Także cena 20 zł, były oczywiście różne kolory, ale ten pomyślałam sobie, że tak fajnie rozjaśni tutaj, on i do dywanu pasuje, i do łóżka szarego. Taki mega fajny, neutralny kolor. Ale właśnie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Boże, poczekajcie. Jeszcze wam powiem, jak sobie gadamy, że kupiłam, słuchajcie, świąteczne poszewki w H&M-ie. Ogólnie nie wiedziałam, że już są. Po prostu coś kupowałam i słuchajcie, ja miałam w ulubionych od zeszłego roku te poszewki i pojawiły się. Jeszcze jako tako stricte takiej świątecznej kolekcji nie ma, ale jakieś pojedyncze rzeczy czasami można dostać, także mi udało się je złapać i oczywiście już ich nie ma. Także jeżeli chcecie, to zaglądajcie tam sobie na poszewki, bo one się pojawiają. Ja w tym roku prawdopodobnie nie będę miała choinki, dlatego że choinka zawsze stała na stole i w tym roku stoi komputer i monitor tutaj. Już naprawdę nie mam miejsca na tą choinkę. Zobaczcie, kwiaty ogromne po prostu zajmują tyle miejsca, że nie mam gdzie tej choinki postawić i prawdopodobnie ten rok będzie bez choinki. Trochę ubolewam, jeszcze poszukam jakiejś miejscowy, może coś znajdę, ale wątpię. Także ewentualnie przyczepię te swoje lampki tutaj, to co zawsze mam, i sobie założę poszewki świąteczne. Ja w ogóle mam takie fajne czarne, w takie złote gwiazdy, także właśnie je wyprałam, są na balkonie. Mam też takie zielone puchate, więc zamiast tych z tyłu białych puchatych, to właśnie będą te zielone puchate. I dokupiłam, słuchajcie, dwie takie. One wyglądają jak lniane, ale to nie jest poduszka lniana, poszewka. W ogóle oni też chyba nie mają mniejszych, tylko 50 na 50, ale te wszystkie tu poduchy, które ja mam, to właśnie są 50 na 50. Także te lniane zrobią wyjazd. I założę dwie takie mam. One kosztowały 29 zł, 29,90. I jedną kupiłam taką. Ale ładna, one będą tu fajnie wyglądały, bo ta jest ciemniejsza, ta jest jaśniejsza i tak będą sobie tutaj po prostu, wiecie, bo ja te poduszki mam tutaj całe łóżko zostawione, żeby Franusia tam nie wskakiwała, także fajnie będzie. Wydaje mi się, że to będzie taki fajny akcent świąteczny, zobaczcie. I do tego ten jasny kocyk, wydaje mi się, że całkiem spoko. Także słuchajcie, to już jest wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał taki krótki vlog. Jeśli tak, zostawcie po sobie oczywiście standardowo jakiś ślad. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa, pa!